Witajcie. To jest wielka radość móc przebywać w takim miejscu. Wielka radość, ale też uspokojenie. Uspokojenie, ponieważ wiem, że w każdej chwili, kiedy tylko zechcę, mogę tutaj wrócić. To jest też w moim odczuciu, tak to odbieram, wielkie dobro. Wielkie dobro każdemu z nas dane. I jak zwykle, kiedy jestem pośród tego wszystkiego, odczuwam ogromną wdzięczność. Zupełnie tak samo jak te kilkanaście lat temu, kiedy zacząłem tu przychodzić, tu, do lasu, na pola, nad jeziora, a zaczęło się od ucieczek ze szkoły. Wiele, wiele, wiele tygodni wagarów do samego końca wszystkich szkół. Zupełnie tę samą, a może nawet i większą wdzięczność odczuwam. Głębszą wdzięczność, bo jednak przez te wszystkie lata, przebywając w tej ciszy, ciszy, która uczy, czy pośród tych zapachów, które leczą, pośród tych dźwięków, które nastrajają, dostrajają człowieka, przez ten cały czas byłem pod wpływem tego, nie zawaham się użyć tutaj słowa błogosławieństwa. Tak. Byłem i jestem w dalszym ciągu pod tego wpływem i wiem, że poniekąd ono mnie ukształtowało. A już z pewnością nadało kierunek i smak życiu. To jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne, choć raz naprawdę zaczerpnąć z tego źródła. Choć raz, może na chwilę, ale ugasić to wewnętrzne pragnienie. A mamy w sobie tak wiele pragnień, tak wiele pragnień i ran do uleczenia. Pragnienie bycia kochanym, pragnienie bycia zrozumianym, strach przed samotnością, strach przed przemijaniem. Kochani, posłuchajcie. Czyż nie jest tak, że pochodząc z łona natury, nie odnajdziemy tutaj, pośród natury właśnie, tego, cośmy utracili lub co nam odebrano? Oczywiście, że tak, mój Boże, mówię choć raz, ale autentycznie, prawdziwie, szczerze, zaczerpnąć z tego źródła. To jest nasze źródło. Zawiera w sobie wszystkie informacje odnośnie każdego z nas, a wchodząc tutaj, do lasu, czy na pole, przychodząc z czystą, szczerą intencją, z pragnieniem współpracy, czy chęcią obopólnego zrozumienia, z oddaniem, z miłością, z nieśmiałą jeszcze miłością, już samo objęcie drzewa, ucałowanie ziemi nagimi stopami, czy leżenie na tym puszystym dywanie traw,
samo przebywanie pośród tego cudu, już nie wspominając o zdrowo pojętej medytacji, wystarcza. Wystarcza, by zasiane zostało w człowieku to, co mu najbardziej potrzebne. By dana była mu odpowiedź, będąca jak gdyby przetransformowaniem jego dotychczasowej postawy. I w efekcie tego, by zrozumiał, dlaczego cierpiał. Powiedziano, pukajcie, a otworzą wam. Proście, a będzie wam dane. No tak. No tak, to jest właśnie ta relacja. Ta relacja z życiem. To jest właśnie to prawo wzajemności, o której dość bardzo niezgrabnie mówią wszystkie religie. To jest to. Okaż współczucie, a doświadczysz współczucia. Okaż niewdzięczność, a będzie ci dane odczuć. A będzie ci dane odczuć jeszcze większy niedostatek. Ale podziękuj za okruch, a jeść będziesz pośród bogów. To jest coś tak pięknego. Mój Boże, i głos mi się łamie, ponieważ to wszystko jest prawda. To wszystko jest nam dane w takiej obfitości. Ale najpierw trzeba się przed tą łaską niebios. Najpierw trzeba się przed tym otworzyć. Nie bać się powierzyć życiu. Zaufać życiu. Oddać mu się. Wiem, to na początku wydaje się tak trudne, tak nieprzyjemne, w szczególności tak niepewne, że większość ludzi tyle nieszczęścia ludzie w sobie tłumią, zagłuszają, topią. Jest tyle sposobów ucieczki od siebie, od życia. Ludzie później nie widzą żadnego wyjścia z tego przerażającego sposobu życia, tego uciekania w narkotyki, w alkohol. Do tego stopnia w to brną, że zaczynają postrzegać swoje nieszczęście jako część siebie i w efekcie zaczynają je pielęgnować. To jest coś przerażającego. Szczególnie kiedy ma się świadomość, że lekarstwo na to wszystko jest tak blisko. Tutaj, w ciszy, w zapachu kory, w zapachu żywicy, w śpiewie ptaków, w zieleni, w błękicie, w świętości tej czasoprzestrzeni. W świętości tej czasoprzestrzeni, ale która musi rezonować. Ona się ukaże, ale ona musi rezonować
musi być ta relacja, to otwarcie się wobec tego wszystkiego. To jest tak wielkie dobro, tak wielka łaska, tak wielkie dobrodziejstwo, bez wyjątku każdemu dane, że cóż pozostaje poza uczuciem wdzięczności, poza wielką miłością, bo dziękczynienie. Dziękczynienie, dziękczynienie i jeszcze raz dziękczynienie. Spójrzcie, spójrzcie. Wielkie wam dzięki za wasze piosenki. Liściu na ziemi. Na drzewie wielki ci dzięki za twoje piosenki. Szumie koronny, wielki ci dzięki za twoje piosenki. Pstrykowici, wielki ci dzięki za twoje piosenki. Żabok gromie dudniący, wielki ci dzięki za twoje piosenki. Deszczu bębniący, wielki ci dzięki za twoje piosenki. Wietrze świszczący, wielki ci dzięki za twoje piosenki. Ogniu czy listy?